Panie prezes, już w przyszłym tygodniu przystąpicie do upragnionych rozgrywek Ligi Mistrzyń. Oczywiście z tego powodu duże gratulacje. Jak wielkim przedsięwzięciem będzie dla was rywalizacja w Europie? Myślę, że dużym. Przede wszystkim to jest ogromne wyróżnienie i tak naprawdę wyzwanie. Wyzwanie pod względem finansowym, organizacyjnym. Myślę, że tutaj dla zespołu to też będzie wielu dziewczyn nowe doświadczenie. My mamy troszkę przetarcie z zeszłego roku w Pucharze CEF, jak występowaliśmy, i to na pewno nam dużo dało. Zobaczymy, co nowego nas spotka przy organizacjach meczów Ligi Mistrzyń, ale jesteśmy pozytywnie nastawieni. Właśnie, czy te wytyczne zapewne, które gdzieś Konfederacja Siatkówki tutaj podrzuca, będą duże i czy organizacja meczów będzie bardzo odbiegała i różniła się od Tauron Ligi? No myślę, że organizacja jako organizacja nie, myślę bardziej wystrój hali, bo jednak tutaj teraz mamy reklamy sponsorów przy meczach Ligi Mistrzyń. Do 5 metrów w zasadzie żadnych reklam nie może być, także to myślę tutaj bardziej wyglądem będzie się ta hala różniła. Mam nadzieję, że na boisku nie będzie różnicy, będzie walka, będzie radość, bo o to nam chodzi. Powiedziała Pani też o tym przedsięwzięciu finansowym. No właśnie, jak to się kreuje, bo doskonale wiemy, że zazwyczaj się dokłada i czy jest tutaj jakakolwiek perspektywa tego, żeby był chociaż zwrot? Chyba o zwrocie ciężko mówić. Niestety do pucharów, a szczególnie do Ligi Mistrzyń, myślę tutaj trzeba znaleźć dodatkowe środki. No to jest niesamowita promocja, ale jednak te pieniądze cały czas są potrzebne. Tutaj fajnie, że też Polska Organizacja Turystyczna pomaga poprzez promocję, także te pieniądze gdzieś są, ale trzeba o nie powalczyć. Co jest najbardziej pieniądzochłonne? Chyba wyjazdy. Wyjazdy, mam tu na myśli samoloty szczególnie, hotele i to jest najdroższe i to chyba... Jeszcze jakbym mógł zadać. Co prawda, ja wiem, też nie lubię, jak tak bardzo się wybiega, ale tutaj z okazji Świąt Bożego Narodzenia tak przygotowujemy takie strzały. Więc najpierw będzie czy i będzie też później takie kilka otwartych pytań. Okay. Dobra. Dawać czy dostawać prezenty? A, dawać. Gwiazdka na choince czy szpic? Szpic. Barszcz czy grzybowa? Chyba barszcz. A z łóżkami czy bez? Z łóżkami koniecznie. Święta ze śniegiem czy bez? No wolę ze śniegiem, ale chyba już od paru lat niestety są bez. Choinka żywa czy sztuczna? Żywa. Święta w domu czy na wyjeździe? W domu, zawsze w domu. Ulubiona potrawa? Barszcz z łóżkami i pierogi. Co lubi Pani robić w trakcie Świąt Bożego Narodzenia? Spędzać z rodziną i po prostu nic nie robić, odpoczywać. I ulubiona świąteczna piosenka? O jacie! No to jest zaskoczenie. Nie, Merry Christmas. Dobra, dziękuję bardzo.